Cześć, kolejne stoisko. Słuchajcie, są nasi. Są nasi. Polskę reprezentuje m.in. firma Maxcom ze Śląska i pokazuje sporo nowości. Przede wszystkim zegarki, moi drodzy. Mają, słuchajcie, na przykład zegarek Uran ze Siemens. Czyli już jest fajnie, już jest fajnie. Tych zegarków jest naprawdę bardzo spory wybór, szeroki. Ja tam nie będę specjalnie o każdym z nich opowiadał. Jak ktoś jest zainteresowany, to sobie wyszuka po nazwach. Ja te nazwy pokazuję. Tych na razie w Polsce nie ma, ale te już są w sprzedaży. Warto, mówię, tym Uranem się zainteresować, bo mają SIM-kart. Kolejna ciekawostka. No, smartfony dla dzieci, ale one już były na targach IFA pokazywane. Smartfony, Boże, co ja gadam, smartwatche. Kolejna fajna rzecz. Wytrzymałe smartwatche już z certyfikatem militarnym wytrzymałości. No i takim dosyć sportowym designem. Solidna sprawa. I żeby było zabawnie, są też dla pań. Nazywa się Valkyria, Titan Valkyria, bo męski to jest po prostu Titan Pro. No i oczywiście w kobiecym stylu, w kobiecych kolorach. Natomiast również z wysokim stopniem wytrzymałości, tak jak te męskie, czyli zegarek do zadań specjalnych, do outdooru, do uprawiania sportu. To jest też fajne rozwiązanie dla pań, ale dla pań to, moi drodzy, Maxcom ma coś naprawdę super. Biżuwatch, jak sama nazwa wskazuje, jest smartwatchem biżuteryjnym, czyli przede wszystkim design. No, jest stylowa. Przede wszystkim design, no ale funkcje oczywiście wszystkie takie, które szanujący się smartwatch mieć powinien. Popatrzcie, jaki ten jest fajny. Ta elegancka bransoleta się błyszczy dla księżniczki. No kurczę, złoty, a skromny. No ładnie się są, trzeba przyznać. Myślę, że się paniom spodobają. No jest jeszcze Iron, czyli coś takiego pomiędzy tymi najtwardszymi smartwatchami, a tymi o troszeczkę mniejszej wytrzymałości. Słuchajcie, mają też laptopy. Laptopy o takich, powiedzmy, niewysilonych specyfikacjach, ale za to niedrogie i oczywiście też jest coś dla pań. Widać, że kurczę, dziewczyny w Maxcomie są mocne, bo kurczę, jest ten kobiecy pierwiastek, naprawdę w opór, jest ładny pudrowy róż. No oczywiście dla facetów też są smętne, czarne albo srebrne. Całkiem fajny design, wykonanie jak najbardziej spoczko, 14, 15 laptopy. No i to, z czego jest znany Maxcom, też rzeczy dla seniorów. Tu mamy akurat tablet dla seniorów. Są też telefony proste, takie seniorofony, ale to wiadomo, znacie. Ciekawostka, opaseczka SOS. Ona współpracuje na przykład z takim zwykłym featurefonem, ale można ją też podpiąć do prawdziwego smartfona z Androidem. I to też będzie gadać, prosta rzecz, naciskamy guzik, telefon wtedy automatycznie łączy się ze wskazanym numerem alarmowym. Pada pytanie, ile taki laptop, po ile są laptopy mniej więcej od do? 1500-1700, mój drogi, te laptopy kosztują. Gdzie zamówić? Wiesz co, w sieciówkach handlowych albo zobacz na stronie Maxcoma, tam powinna być informacja, gdzie te laptopki można kupić i zobaczyć specki dokładnie. Następna ciekawostka, stacjonarny telefon, oczywiście na kartę SIM, czyli GSM-owy, bo takiej stacjonarki na kablu to już chyba nikt nie używa, ale taki dubiola telefon, słuchajcie, z WhatsAppem. No, też ciekawostka przyrodnicza, jak ktoś intensywnie korzysta z WhatsAppa w biurze, bo na przykład musi sobie tam z kimczykami pogadać, no to może sobie taką stacjonarkę GSM-ową do biura sprawić. Lecimy dalej, bo jeszcze są, no to w czym Maxcom jest mocny, tak, featurefony z 4G, również są klasyczne 2G, ale no to wiadomo, a tu mamy właśnie już te modele z 4G, jak widzicie obsługują VoiceOver LTE, no i oczywiście mogą pełnić rolę modemu, dla kogoś, kto nie potrzebuje typowego smartfona, ale czasem się łączy z internetem, dajmy na to z laptopa, no to taka opcja też jak najbardziej ma sens. No i oczywiście VoiceOver LTE, no to też fajna wartość dodana. Tak samo tu mamy też stacjonarkę właśnie z VoLTE, także też do biura fajne rozwiązanie, jeżeli ktoś potrzebuje telefonu stacjonarnego, no a są tacy, którzy nadal tego potrzebują, no to może sobie coś takiego sprawić. Aha, no jeszcze rzut oka na biżuwatche. No i zegarki dla dzieciaczków również, ale te to już pokazywałem Wam na targach IFA. No, też fajny styl. Całkiem niebrzydkie urządzonka.
Także, o, tu mamy jeszcze, widzicie, o, tak jest opakowana, limitowana edycja właśnie tych żyłoczy. No starają się, trzeba przyznać, że starają się to jakoś fajnie podać. Te opakowania też są takie, no, niebiedne, także no trzymamy kciuki za polskie firmy, nie ma to tamto. Także pozdrawiamy i lecimy dalej. To na razie tyle ze stoiska śląskiej firmy Maxcom. Bardzo przyjemna wizyta. Także do zobaczenia w kolejnej relacji. Cześć!